Here, Richie. I to tell you something about Hello, good evening, good afternoon, good morning, good night. Hello Poland, I'm with my friend Jakub here, and we are at the Look Beauty Show in Poznan. We're having a fantastic time. It's really great to meet Jakub, and I'm looking forward to getting Captain Fawcett into your shops soon. Thank you, adiós. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Wiącek i zapraszam Was na raport z Kwatery dla Gentlemana. W dzisiejszym raporcie będą dwa tematy. Pierwszy to będzie podsumowanie targów w Poznaniu, gdzie byłem wraz z ekipą dla Gentlemana jako support dla Ryczego, dla właściciela marki Captain Fawcett. To jest pierwszy temat. A drugi temat to jest odświeżenie linii Batter z, z pana Drwala. To też myślę, że interesujące, ponieważ nie tylko się zmieniła szata graficzna, ale też zostały dodane nowe produkty. O. Jak na przykład ten, o, mm, aż zapaszek, zapaszek poleciał batera, bardzo ładny zresztą. Zacznę może od targów. Jak do tego doszło, co to, są za, co to są za targi? Targi w Poznaniu to są jedne z większych, jeśli nie największe targi w Polsce, gdzie różni producenci kosmetyków mogą pokazać swoje wyroby. Są to targi podzielone na znaczy Podzielone na strefy, no może nie do końca, ale są tam nie tylko produkty dla mężczyzn, ale też dla kobiet. My byliśmy w sektorze takim skierowanym bardziej dla mężczyzn. Jak w ogóle do tego doszło? Doszło do tego w ten sposób, że pan Adam Szulc z Poznania, barber, którego na pewno znacie, jest znany w zasadzie chyba w całej Polsce. U, u, u wszystkich dla wszystkich osób, które się interesują barberingiem, jakąś stylowymi fryzurami. Pan Adam Schulz zaprosił Riczego, właściciela marki Captain Fosset, żeby zrobił dwa przemówienia podczas właśnie tych targów poznańskich. I, i, i Richi się zgodził. Dopytał, czy udałoby się zrobić jakieś miejsce, żeby też przedstawić te produkty, które tam będzie pokazywał, na których podczas tego pokazu. I właśnie skończyło się w ten sposób, że pan Adam Schulz nas zaprosił wraz z Richiem, żebyśmy byli takim supportem dla. Dla Riczego, ponieważ dla Gentlemana jest autoryzowanym dystrybutorem marki Captain Fosset w Polsce. Zaopatrujemy sklepy, ale też salony fryzjerskie, salony barberskie na, na całą Polskę, więc w zasadzie, w zasadzie to był taki naturalny wybór. I, I chciałem tutaj jeszcze raz podziękować panu Adamowi, dlatego że tak naprawdę zorganizował za nas wszystko. Przyjechaliśmy tam całkowicie na gotowe, nie musieliśmy się martwić o, o żadne, żadne stoiska, żadne meble, jakieś tam, tam wydruki, tapet na tło, no po prostu wszystko było świetnie, perfekcyjnie przygotowane i dzięki temu nie musieliśmy wozić żadnych mebli, tylko tak naprawdę wzięliśmy towar od nas z magazynu, załadowaliśmy się w jedno auto, podjechaliśmy sobie tam, rozładowaliśmy wszystko na już w Poznaniu na... Na te, na te właśnie meble, żeby wszystko przygotować, to stoisko i tyle, i gotowe. A po, pod koniec targów po prostu się zapakowaliśmy z powrotem i wróciliśmy do Krakowa. Więc mieliśmy naprawdę niesamowicie wygodną, yy, wygodną pozycję przy tym wszystkim, bo normalnie, tak jak inne marki, to trzeba, trzeba mieć swoje stoiska albo zamówić. No jest bardzo dużo takiej pracy, którą trzeba, trzeba wykonać, żeby w ogóle się tam móc pokazać. A my mieliśmy sytuację po prostu mega, mega przyjemną, bo. Już przedstawiłem, pojechaliśmy, rozłożyliśmy się i gotowe, więc było to, było, było to bardzo, bardzo spoko. Do poznania jechaliśmy jakieś 4,5 godziny. Tutaj też miałem wygodnie, dlatego że zmieściliśmy się w moje auto, mam dość, dość dużego SUWA, towar wszedł cały do, do bagażnika i jechaliśmy w trzy osoby. Ja, Kamil i Jerzy od nas. Miały ze mną jeszcze jechać dziewczyny moje, czyli czyli Renia i Zosia, ale obie, obie zachorowały i nie bardzo było jak. Wyszło to na plus z tego względu, że nie zmieścilibyśmy się wtedy w jeden samochód, a tak to po prostu wziąłem chłopaków. Jazda bardzo wygodna, bo nie trzeba dwóch kierowców, można było się zmieniać. Ja nawet się nie musiałem zmieniać, bo Jerzy, nie, przepraszam, bo Jerzyk jest wybornym długodystansowcem, długodystansowym kierowcą, a po prostu się położyłem na, na fotelu pasażera wygodnie i dopiero mnie obudzili przed Poznanie. Śmiali się, że o, królewna się obudziła, <laughs> a to cała robota dla Jerzego. Więc nie, było śmiesznie. Zameldowaliśmy się w hotelu w hotelu, w którym też Fawcet się zameldował, więc byliśmy razem tak naprawdę przez te dwa dni, bo targi były w sobotę i w niedzielę. Bardzo spoko rozwiązanie, dlatego że po pierwsze to z Richim mogliśmy się spotkać, sobie porozmawiać podczas śniadania. Później on miał wygodny dojazd, bo się pakował z nami do samochodu, sobie jeździliśmy po mieście na te targi. Później wieczorem to samo, razem, razem do. Aha, no, no tak, razem nie dlatego, że jednego wieczora poszedł na, na obiad z, właśnie z panem Adamem. Szulcem się tam spotkać, a kolejnego dnia to już my się, się zabijaliśmy do Krakowa, ale tak to wszystkie dużo czasu spędziliśmy z Richie. Mega, mega fajny, fajny, życzliwy człowiek. Powiem wam, że. Nie, nie do końca, albo może nie, nie do końca, ale albo tak, nie do końca wiedziałem, czego mam się spodziewać po Richie, jak się go poznał osobiście, dlatego, że dużo rozmawialiśmy przez telefon, często do siebie, znaczy często do siebie dzwoniłem w sprawach służbowych, czasem są jakieś mity na e, mity online, ale to jednak jest całkiem inna taka relacja, niż kiedy się spotka z kimś osobiście i się spędza ze sobą tyle czasu naraz i powiem wam, że to jest człowiek niesamowicie życzliwy Richie, że aż nie mi się, że aż tak bardzo jest osobą, która w ogóle na nic nie narzeka. I tak sobie pomyślałem, że to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ Richie jest, no, no ma już swoje lata, co, co, co pewnie większość z was, co może zauważyć, tak w ogóle. A mimo to, że też targi są bardzo wymagające, jest bardzo dużo osób, cały czas się stoi, gdzieś się chodzi, z kimś trzeba rozmawiać, kogoś, kogoś tam, wiecie, obsłużyć. I mimo to, przez te dwa dni nie spotkałem się, żeby Richie chociaż jeden raz na cokolwiek narzekał, żeby chociaż powiedział, że, że go bolą nogi, Albo coś. Nie było takiej sytuacji. Mega, mega wytrzymały taki, taki porządny gość. jeszcze kolejna rzecz jest taka, że Ricci, można powiedzieć, że jest takim samograjem. O, może nie żeby to zabrzmiało źle, ale chodzi mi bardziej o to, że jak mieliśmy to nasze stanowisko fawcetowskie, to w momencie, kiedy był Ricci. To Richie potrafi po prostu zrobić takie zajęcie, że, że można go zostawić samemu i on ogarnił wszystkich dookoła. Że potrafi od razu jakoś zaczepić, jakoś tutaj popsika perfumami, zagada, to coś tam. Wszyscy, którzy przychodzili, to, to wychodzili od nas z uśmiechem na twarzy, że, że Richie coś fajnego zrobił, coś fajnego powiedział. Jest taki bardzo, bardzo otwarty i bardzo szybko potrafi nawiązać relacje z ludźmi. Także to naprawdę było mega. Raz ktoś podszedł z jakimś pieskiem, to Richie wziął pieska, tu go głaszczy, nawet jakąś relację chyba z tym zrobiłem. No naprawdę przemiły, przefajny człowiek. Człowiek. I też była to bardzo fajna okazja, żeby poznać inne osoby, z którymi też współpracujemy od wielu lat, z, jako, jako dla dżentelmena sklep, a nigdy nie było okazji się spotkać. I tutaj y, poznałem na przykład y, pan Drwali wszystkich. Także i Łukasza, i Martę, jako, jako właścicieli pana Drwala, ale też dużą część ekipy, których wcześniej nigdy nie widziałem, nie, nie znałem osobiście, znałem tylko Grześka, z, z którym się tam kilka razy udało spotkać na przestrzeni tych lat, więc naprawdę było to bardzo, bardzo miłe i fajne doświadczenie. Też przemili ludzie. Warto. Naprawdę warto było pojechać na targi, chociażby, chociażby z tego powodu. Ale też był byli chłopacy z After Barber z Flickhaven, kanclerski, kilka innych osób jeszcze, nie chciałbym nikogo pominąć, ale naprawdę bardzo przyjemnie, cieszę się, cieszę się, że udało się to zrobić. Richie miał już dwa wystąpienia godzinne, gdzie opowiadał o tych swoich produktach, a, a Barber tam kogoś, kogoś golił, chyba stylizował przy pomocy właśnie Cisolta i pomad, pomad Fawceta i Richie też nam przywiózł pierwszą pomadę zieloną, dlatego, że premiera była trzech pomad z czterech. Już tam jakiś, jakiś tam długi czas temu, i z tą czwartą tak długo to trwało, żeby, żeby ją dokończyć, że była idealna. Także Richie wziął jedną sztukę, premiera będzie pod koniec kwietnia, teraz, jeszcze chyba, chyba za tydzień, jeśli dobrze pamiętam. Ale już nam jedną przywiózł, można było sobie tam powąchać, sprawdzić. Bardzo fajna bardzo przyjemna pomada. Więc chyba, chyba tyle odnośnie targów. No Było naprawdę fajnie. Aha, jeszcze tak, był pomadowy. Był pomadowy i tak zrobiłem mu raz takiego taki, taki żarcik śmieszny. Pół dnia się cieszyłem z tego żarciku. <grytanie> mała mała rzeża cieszy. Przyszedł do nas yy, pomadowy i zaczął brać jakieś woski do wąsów, i to my tutaj będę kręcił paskudne wąsiska, coś tam bla 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 bla. I... Tam w mojej recenzji otoczapy tam poszed, Ja dzisiaj będę no to, kręcił, wąs. Ja no, za to jej nie będę. Ja tam, ja nagrałem go na Insta z tym. I Później sobie tak pomyślałem, a z, miałem takie jedno zdjęcie z, z kobietą, która była przebrana w takie, w, w, w takie jakieś ładne, czerwone szaty. Zresztą widzicie tutaj. E, albo, albo zaraz zobaczycie. I pomyślałem sobie, że zrobię pomadowemu małego psikusa, i podszedłem z nim do strefy Drwala, gdzie był taki, taki, taki znak z Yeti i mówię, ty pomadowy, weź się tutaj, chwyci i ci zrobię zdjęcie. Zrobiłem mu tą fotkę, a później wrzuciłem takie historiki, że najpierw tutaj pomadowy gada o, wąsów, o wąsach, ale że mu, że mu wąsy nie rosną bidulkowi, a później, że różnica yy, bez wąsa i tutaj ten pomadowy stoi i opiera się samo <laughs> o jakiś jaki znak, a później z wąsem, gdzie miałem takie ładne zdjęcie z tą. Z tą panią bardzo, bardzo uroczą. Więc tak przyszedł po, po 15 minutach, przyszedł nas na stoisko i co to ma być, co tu się dzieje, co to za żarciki. Także tak, mała rzecz, mała rzecz cieszy, to było, to było spoko. No i, no i no tak to były takie, takie, takie rzeczy targowe to oczywiście mówię w takim ogromnym skrócie w ogromnym skrócie bo gdybym wam tutaj miał opowiedzieć wszystko co tam się działo z takich różnych i takich śmiesznych rzeczy i nieśmiesznych to by mi to zajęło nie wiem ile chyba bym tu siedział do, do, do wieczora ale jeszcze oprócz samego Fawcyta, to wzięliśmy nasze produkty rękodziewne był też Paweł Stocki, czyli właśnie Paweł który nagrywa nam teraz filmy na YouTube'a tak, tak, przy okazji mówiąc, to te dwa filmy, bo już wczoraj się pojawił flat top, no to jakość jest po prostu świetna. Jestem, jestem bardzo zadowolony z tego, co teraz, jak teraz zaczyna się to wszystko prezentować. I też Wam powiem, że już mamy, już mamy że tak, zabukowane, jak to będzie po polsku, zarezerwowane terminy na kolejne filmy, chyba tam na, na, na dwa miesiące do przodu. Więc, więc będzie tutaj taka pełna moc i, i taka wysoka jakość tego YouTube'a, co, co naprawdę bardzo mi cieszy, że będziemy ten kanał porządnie rozwijać. Ale aha, i wzięliśmy Pawła jeszcze przed Jerzyk. I braliśmy te nasze pomady, podchodziliśmy do ludzi i mówi, mówiliśmy, żeby poprosiliśmy, żeby powiedzieli tam pierwsze wrażenia. I fawcet pierwszy powiedział coś, co było mega fajne, wykorzystamy to później. Nie mam, nie mam u siebie, bo to Paweł nagrywał, więc tutaj tego nie wrzucę. Ale fawcet bardzo pochwalił tortugę, że ładnie wygląda, że fajna konsystencja, że to opakowanie bardzo ładne. Tak siedział, oglądał sobie ze wszystkich stron. Widać, że, że go to zainteresowało, ale też, też później do właśnie do pana Damaszulca, który też sobie tam posprawdzał, że, że fajna pomada będzie używał w jamie, testował, to też bardzo spoko. Później mówię, że chodźcie, Biemy do drwali podszedłem tam do dziewczyn z drwala yy, dwóch pięknych kobiet, żeby oceniły nasze, nasze opakowania i wtedy pomadowy już w ramach zemsty gdzieś tam się czaił za winklem, żeby tutaj zrobić zdjęcia, jak z dziewczynami gadam i Doreni mnie oczywiście, do, do mojej narzeczonej podkablować, że o, zobacz, co, co twój stary robi na targach. <laughs> no Także nie, no, było bardzo, bardzo fajna, luźna, e, za, zabawna atmosfera na tych targach. Rzeczywiście można było, można było kręcić bekę tutaj z, z różnych osób i z różnymi osobami, no bo o no to tutaj chodziło. Więc naprawdę bardzo, bardzo na plus, bardzo na plus. Jednocześnie była premiera, e, premiera, e, premiera ba, nowej odsłony Pomad Bater, Pana Drwala. Wcześniej te pomady, to może, może zacznę od tego, to była czarna pomada drwalska, pan drwalska, butter, w szklanym słoiczku z takimi kościutrupami na wieczku, a to była biała, czyli matowa i były tylko te dwie. I teraz odświeżyli całą linię, że jest nowy design i tak, po pierwsze jest właśnie ta pierwsza fioletowa pomada, czarna, tutaj widzicie, to jest dokładnie ta sama receptura, zmieniło się tylko opakowanie. To jest, więc, więc to już znacie. Druga to jest biała, którą też znacie, bo to jest bardzo popularna, właśnie bardzo popularny macik. Przyjemny, wodny, łatwo się zmywa. Druga. I teraz Derwal ułożył jeszcze trzecią pomadę. To jest krem z matowym wykończeniem. Krem. Trzecia. Trzecia taka różowa, różowa, przyjemna pomada. Jeszcze żadnej z nich nie używałem, także nic się nie będę wypowiadał. Ale podejrzewam, że Paweł zrobi takie obszerne recenzje i rozłoży te pomady na czynniki, na czynniki pierwsze. O, nie, przepraszam. I teraz tak, jeszcze doszły nowe produkty. Z nowych produktów pierwszy to jest Dust. Dust baterka. A Dust to jest puder do włosów. Nigdy tego wcześniej jeszcze nie było w ofercie Pana Drwala. Okay, to więc tutaj mamy daścik. Obok mamy jeszcze Olejek 30 ml, no to to jest zapach baterkat, więc te olejki były, tylko inaczej wyglądały. Tutaj zwróćcie uwagę, że Drwale, jako tutaj szanująca się marka, która potrafi rozpoznać, co jest, co jest dobre, a co jest nie, zauważyła, że u nas w RareCrafcie są takie bardzo fajne te, te naklejki holo, które zabezpieczają przed otwarciem, przy okazji dodają takiego uroku, takiej szlachetności do, do produktu. Tutaj pokazuję Wam olejek RareCraft Heavyweight, z tą właśnie naklejką i, i pan, panowie Drwalowie postanowili również. Ulepszyć swój produkt i dodać taką naklejkę, tylko że z wielką stopą. Także tutaj propsik, że, że, że biorą przykład z najlepszych i potrafią też uszlachetnić, ulepszyć swój produkt. Yy, idąc dalej, mamy jeszcze oczywiście, to wiecie, tak mówię. Z przymrużeniem oka. Mam jeszcze aftershave'a drwalskiego. Trochę mam zepsute opakowanie, dlatego że wczoraj robiłem storyki na Instagramie i tak otwierałem w taki, w taki brutalny sposób. I tutaj mamy splash, czyli to jest taki aftershave. Można taki psikający aftershave. O. Pik, ładnie ten zapach pachnie w alkoholu myślę że będzie się sprzedawał bardzo dobrze to też jest 100 ml tylko że zamiast tej plastikowej przepraszam nie plastikowej tylko kwadratowej butelki mamy taką klasyczną klasyczną okrągłą taką zwykłą ale też no, też bardzo bardzo dobrą też bardzo dobrą. i ostatni produkt jaki jest to jest tonik do włosów Butter. Yy, Zapach taki sam jak cała reszta, oczywiście. Jak to działa, też jeszcze nie wiem. Pompa działa bardzo dobrze, fajnie to rozpyla szeroko. Zresztą takich samych pompek używamy w naszych produktach aircraftowych, które są w trakcie, tak? Bo jeszcze ich nie znacie, ale które są w trakcie tej rozwoju i o, przygotowania. Jak to się będzie sprawdzało, jeszcze nie wiem, ale tak wydaje mi się, że może, może działać podobnie do, do Bulita. Czy tak będzie? To się też dopiero okaże, jak, jak, jak będziemy już po testach. Ups. Sorki. Jak będziemy po testach i będzie można powiedzieć coś więcej, cała paleta tych panów drwalów, drwali. Jeśli byście chcieli coś zamówić, to macie na dole linka. Jednym kliknięciem możecie sobie sprawdzić wszystko, jak to wygląda. Oczywiście jest to dostępne dla gęstremena.pl. Dajcie znać, czy wam się podoba ten nowy design. Jest rzeczywiście taki bardzo wyróżniający się. Są mocne, żywe kolory. Mocne, żywe kolory i wszystko ma inny kolor. Fajnie wymyślili z tym swoim y, Sasquatchem. To nie jest Yeti, tylko Sasquatch. Różnica jest taka, że Yeti to jest ten biały, który chodzi po tych białych, y, po tych białych y, górach. A Sasquatch to jest jakiś gość, który chodzi po tych zielonych lasach, i tam y, taka wielka stopa. I co tam robi? To pewnie jakieś psikusy. Bo też drwalom zrobił psikus, że właśnie wszedł w laboratorium, wywalił te wszystkie pomady ze starych opakowań, naważył nowe, i tak właśnie powstała nowa wersja y, nowa wersja baterka. Jeszcze na targach mieli. Był ten zaskładź latał i zaczepiał ludzi, robił sobie śmieszne żarty, więc to był też taki dodatek, który, który dodał takiego, takiego, takiego fanu, do tego ich drwackiego stoiska, bardzo zresztą fajnego. No, także było naprawdę bardzo przyjemnie. Chyba wszystko, co miałem wam powiedzieć, to już wam powiedziałem. Długo się robi, więc nie będę, nie, nie będę za bardzo rozwijał tego filmu. Myślę, że zaraz będzie kolejny film Pawła. Dziękuję Wam za takie ciepłe przyjęcie i tyle lajków i tyle komentarzy pod jego filmami, bo naprawdę myślę, że też sam Paweł jest, cieszy się, że jest taki pozytywny feedback i to też daje, takie, wiecie, daje taką energię do, do dalszej pracy. Dobra, dzięki za obejrzenie raportu. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.